Skórka od banana często ląduje w koszu na śmieci. Jednak po co ją marnować, skoro możemy wykorzystać na wiele ciekawych sposobów? W tym filmie poznasz 10 niezwykłych i nietypowych zastosowań skórki od banana. Numer 1. Wybielanie zębów. Popularnym zastosowaniem skórki od banana jest wybielanie zębów. Wystarczy, że umyjesz zęby pastą do zębów, a następnie przetrzesz je skórką od banana. Zawarte w skórce minerały takie jak potas, magnez i fosfor są korzystne dla naszych zębów i pozwolą je rozjaśnić. Numer 2. Zamiast pasty do skórzanych butów. Brak pasty do butów to żaden problem. Naturalne oleje i woski zawarte w bananowej skórce pomogą z brudnym obuwiem. Wystarczy, że przetrzesz skórzane buty wnętrzem skórki od banana, a następnie wypolerujesz papierowym ręcznikiem lub suchą szmatką. Numer 3. Ratowanie porysowanych płyt. Zamiast wyrzucić zarysowaną płytę do kosza, możesz spróbować ją uratować. Przetrzyj rysę skórką od banana, a następnie zetrzyj nadmiar miąższu ściereczką zwilżoną płynem do mycia szyb i zostaw płytę do wyschnięcia. Efekt zależy od głębokości rysy na płycie. Numer 4. Polerowanie srebra. Dzięki skórce od banana możesz w łatwy i ekologiczny sposób wypolerować srebrną biżuterię. Wystarczy skórkę od banana zmiksować w blenderze i dodać trochę wody, tak aby powstała konsystencja pasty do zębów. Następnie za pomocą miękkiej szmatki i wykonanej pasty wyczyść biżuterię do momentu, aż przebarwienia znikną. Numer 5. Usuwanie drzazgi. Drzazga w palcu potrafi być bardzo uciążliwa i czasami bardzo ciężko się jej pozbyć. Aby tego dokonać, wystarczy w miejscu wbitej drzazgi przyłożyć kawałek skórki od banana i przykleić plastrem. Miąższ banana ma właściwości rozmiękczające i pozwoli wyciągnąć taką drzazgę. Numer 6. Gojenie ran. Skórki od banana zawierają szereg naturalnych olejków i enzymów, które łagodzą ból po oparzeniach słonecznych, zadrapaniach i otarciach. Ponadto zmniejsza ból i łagodzi pieczenie po ugryzieniu komarów i innych owadów. Rany przecieramy skórką od banana lub przyklejamy plastrem. Pocieranie skórką łagodzi również zmiany łuszczycowe i trądzikowe. Numer 7. Zdrowa skóra. Zawarte w bananowej skórce olejki i minerały są bardzo korzystne dla skóry. Wystarczy przetrzeć skórę twarzy, szyi i innych części ciała. Będzie to korzystne dla skóry, nawilży ją i zmniejszy zmarszczki. Numer 8. Nawóz do roślin. Skórki od banana są bogate w potas, fosfor, magnez, wapń i azot. Te mikroelementy przyczyniają się do rozwoju roślin, w tym pomidorów, papryki czy róż. Żeby przygotować nawóz, skórkę od banana pokrój na małe kawałki, aby przyspieszyć proces rozkładu. Następnie zakop je w ziemi przed zasadzeniem roślin. Skórki będą rozkładać się i powoli uwalniać cenne minerały. Wysuszone skórki od banana są również cennym nawozem dla roślin doniczkowych. Numer 9. Odstraszanie mszycy. Nie wiesz, jak pozbyć się mszycy w ogrodzie naturalnymi sposobami? Zakop wysuszone lub pocięte skórki od bananów wokół roślin na głębokość około 5 cm. Insekty powinny się wkrótce wynieść, a ty nie musisz korzystać z chemicznych środków. Numer 10. Czyszczenie roślin doniczkowych. Skórka od banana pozwoli wyczyścić liście roślin doniczkowych. Przetrzyj każdy liść, aby usunąć brud i kurz i przywrócić ich naturalny blask. To już wszystko w tym materiale. Zostaw łapkę w górę pod filmem, jeśli się ci spodobał, i subskrybuj nasz kanał. Zapraszamy także do obejrzenia innych filmów na naszym kanale.